Wodzu wita w kolejnym demonie G z gry The Entry of Senty. Ja rozpoczynam grę. I zaraz się przekonamy, jak się gra sama prezentuje. No dobrze, jesteśmy, możemy chodzić. Tutaj wstępu nigdzie na razie pewnie nie mamy. Mamy skrzyneczkę. Sama gra też, zobaczyłem po screenach i trailerze, zarówno jak klimatem widać, no i jeszcze nawet po tej pierwszej skrzynce samym gameplayem jest zbliżona do Portala dosyć. Więc dla osób, które lubią właśnie łamigłówki logiczne, teraz przekonamy, czy okaże się fajna. W każdym razie w założeniach jest to gra tego typu. Po co się to tak świeci? Jak i tak nic z tym nie zrobię. No tak, tam się zdecydowanie chcemy dostać. Za wysoko co nasza postać nie skacze. No a tu jest jakiś panel. No dobra, no to mamy. Mogę to podnieść. What is this? Hello! Very nice to meet you. Why did you jump out at me like that? Apologies. I did not mean to startle you. I have just been inactive for a very long time. My name is Astra. I am a puzzle exercise assistant, or P for short. Wait, a what? You are now in possession of a handheld entropy device capable of rewinding objects into the past. Give it a try. Nice to meet you, Astra. Wow. Wiesz, mam po jeszcze mu tam coś się świeciło. Well done. You did great. Deploying emotional support. No dobrze, mamy nasze działko, no to wyruszamy. The handheld entropy device only contains enough power to rewind static objects up to 300 cubic meters in size. In normal terms, that means you can rewind small structures, debris, and puzzle elements, of course. Living animals, such as the office cat, cannot be rewound. Right. Możemy to cofnąć do pozycji tamtej? Chyba niestety nie mogę na to liczyć. Trzymaj, przewijanie. Ja niech tam się najpierw w działko odładuje. Co tu się wydarzyło? Ale to, no nie wiem, ja mam zanieść tą piłkę. Zakładam, że poza się na tutaj jest. No jeśli możemy sobie filary poznosić. Okej, jeszcze gdybym wiedział, gdzie w ogóle zmierzamy na razie. Dlaczego nam się to może przydać? Dobra, tu nic raczej ukryte nie jest. O, jeszcze trzeci. Może się odpali jakaś cutscenka czy coś innego. Gwiazda załatwi za nas. Dobra, tu jest przejście dalej.
No, przydałoby się w końcu jakaś żona, już mam igłówkę. Raczej sobie ogarnęliśmy już część samouczkową. Najpierw postawmy to tutaj. Jak ja sobie zapamiętam, że kiedyś ten obiekt się tam znajdował. I teraz przenieśmy go z kolei tutaj. Jak nie działa? Okej, już się wiem. Gdzie tu jest jakaś skrzynka? Tam. A, to otwiera drzwi pierwsze i ostatnie, a to pewnie środkowe. Dokładnie. Jak nie działa? Serio? To się zapętli, czy zostanie? Niestety się nie zapętli. A wtedy jakoś nie załapało. Czyli musimy to zrobić od nowa. Dobrze, jest tutaj. Teraz jest tutaj. I leży, żeby nie było. I na powrót jest tutaj. I jeszcze raz. Odesł lepiej. So, did I used to work here or something? And what are all these rooms? The Entropy Center database shows that you are an employee, a junior puzzle operative. You are currently navigating the puzzle areas. Co to jest? Right. One room at a time, I guess. No, ma tutaj część lore'owa jakby. Coś był ciekawy. A jeszcze przy okazji znajdźki. A co odpowiada to? Za windę. Postaw się. Okay. I teraz powróć tam, dokładnie. Great work. You are making excellent progress. Continue heading through the puzzle areas. Hopefully we should find someone soon. No, na razie te testy nie są jakieś ciężkie, wyłącznie po prostu od tyłu robimy pewne czynności. Ale mimo wszystko jest to przyjemne, a pewnie potem jeszcze dojdzie większe wyzwanie. That entrance door over there requires power. Directive. Look around for a nearby power device.
Ok, mamy kolejny terminal. Ok, mamy poszukać jakiegoś zasilania. Czy mogę to naprawić? Nie tyle na Facebooku, co cofnąć w czasie. Widzę, że niekoniecznie. Znaczy, nie muszę to czymś zastawić. Wiem, po prostu gdzieś źle celuję. Jakby tam ten zawój przekręcić. No tak, okej, mogę przez te kwiaty. Zasilanie. No i co teraz? Ok, jeszcze trzeba było temu przywrócić moc. Teraz pytanie, czy bardziej lasery zabójcze, czy po prostu przez które nie można przejść. No nie, okej, okay, tylko usuwa zapisane te. I co mamy? Jedną kostkę, czyli potrzebujemy pewnie dwóch kostek, żeby... Albo jeszcze tutaj. Ale... Nie widzę większego sensu w tym. Ej, no unieś to wyżej. Wcześniej tak fajnie strzelała tymi piłkami, jako z konsoli już nie strzeli. Nawet tego pewnie nie podrzucę. Oczywiście, że nie. Dlaczego to doszło? Nie wiem, jak w tym zadaniu w ogóle nasze działko miałoby się przydać. Poza tym, że podnosi obiekty. Czyli to działa tak, że jak tym trochę pojeździmy, ja mamy ścieżkę tego, to pod R ją usuwamy. Ok. To tam to uruchamia windę. Jeszcze tutaj mamy to po prostu do tworzenia. I przez to, że pewnie z góry to po prostu można tam zrzucić. Na przekór założeniom twójcy. Uf. Wiesz co, nie wiem, czy twójcy, czy twójców. Okej, okay, jeszcze tutaj potrzebujemy kostki. To trochę zmienia. Wątpię, żebyśmy tak szybko wbiegli. Więc okej. Okay. No dobrze, już wymyśliłem, jak rozwiązać tą zagadkę. Jestem trochę na siebie zły, że spauzowałem nagrywanie, bo dosłownie kilka sekund po tym, jak zrobiłem przerwę, od razu wpadłem na pomysł, jak to zrobić. Więc w każdym razie najpierw umieszczamy sobie kostkę tutaj, żeby wyzerować bramę. Jedną sobie przeniesiemy. Tutaj damy jej zerową pozycję. Skakujemy sobie z nią. Kładziemy ją tutaj. Możemy sobie drugą teraz spokojnie przenieść. Póki wrota są dezaktywowane, no to sobie normalnie możemy tutaj przywrócić. No i proszę bardzo, mamy dwie kostki. Teraz jedną sobie tutaj zrzucimy. Zrzucimy. No chyba nie zrzucimy. Dobrze, zrzuć... Nie, jeszcze nie w sumie. Okej, okay, poczekaj. Zapomniałem, że muszę mieć sobie w drugą kostkę. I teraz zrzucimy. No i tak, proszę bardzo. Udało nam się przejść tą zagadkę.
No ale już mi się podoba poziom, który tutaj nastał. Że trzeba się porządnie. Znaczy porządnie. No nie ma, ale zastanowić w każdym razie nad tymi zagadkami. To co? Okej, jest pan kostek. Jak wygląda sytuacja? Jeden winda pewnie, dwa życie, znajdź życie drzwi. Tak, czyli winda i drzwi. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. A i tam też potrzebujemy kostki. Okej, okay, na razie to bym zaczął od tego, że jedną kostkę. Wyzajmę ją sobie tutaj. Mieszam tutaj. I zabierzemy na windę. Teraz weźmiemy sobie jedną kostkę. Ją sobie zabierzemy na wycieczkę. Teraz ty się zacznij lekko cofać. Jedziemy. Teraz to wniesie jeszcze bardziej. No tutaj o wiele szybciej poszło. Jest cokolwiek w tym pomieszczeniu poza tym? Chyba nie. Okej, tam już widzę jedną kostkę. Tutaj mamy windę, której uruchomienie jest zapewne tutaj. A w tamtym miejscu mamy drzwi. Czyli jedną kostkę będziemy musieli zabrać tam, no aby sobie tutaj przyjdziemy. No i na samym początku ta kostka będzie musiała być tam. Więc... Są jeszcze tutaj jakieś kostki? To by nam zdecydowanie ułatwiło życie. Ale raczej nie. Okej, więc najpierw możemy tam po prostu zabrać tę kostkę bez nas. A potem jak już ją tam zabierzemy, możemy ją cofnąć do miejsca przycisku. Postawimy ją tam, sami przejdziemy, no i ją przyzwiemy. To powinno się udać. Okej, czyli zabraliśmy kostkę na przycisk. Teraz niech ona do nas powróci. Gdzie ja schodzę? Bierzemy kostkę na drugi przycisk. Na drugi przycisk. Teraz ją nieco przesuniemy. Sami się załadujemy na platformę. Pojedziemy sobie. No, serio! Wow, brawo ja. Znaczy, jeżeli to upuściłem, to czy zeruję całą ścieżkę? Co tam się dzieje? Mam nadzieję, że nie zeruję teraz wszystkiego. Na razie ją sobie lekko cofnijmy. Nie wiem, jak teraz ta zmiana wpłynie na historię kostki. Wróć na... Dobrze. No i zaraz chyba do mnie wrócisz. Teraz nie zeskakuj z tego. Mogę wiedzieć, czemu dalej nie dojeżdżasz? Przecież tutaj cię zabrałem. Dobrze, zresetujmy tą kostkę. A chwila, czy czas kostki liczy się wyłącznie wtedy, kiedy ja ją trzymam? Jeżeli tak, to trochę słabo. Po prostu może, nie wiem, przez to, że wtedy tak zeskoczyłem,
Jeszcze raz przynosiłem kostkę, nie wiem, z jej historią się coś dziwnego stało. A nie wiem, nieśmy ją na chwilę. Jak ona sobie liczy tam swój własny czas. Bo ja nie mam żadnej fizycznej możliwości naliczać historię jednocześnie tam z nią będąc. Nie, okej, okay, się chyba nalicza historia, teraz niech do nas wróci. Zabijamy ją na przycisk. Przycisk. Obok przycisku. Sami tam teraz idziemy. No i szlak tam się znowu kończy. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda to zrobić. Na serio to jest jakiś temat? Bo czemu jej czas się zaczyna... Czekaj, zeruje się kiedy ją podnosimy, czy kiedy ona tam się zatrzymuje? No nie wiem, to i tak nie powinno mieć znaczenia, ponieważ ona tutaj powinna w teorii mieć historię. Ja to jest raczej już ewidentny bug. Pytanie, czy uda nam się pomimo niego rozwiązać tą zagadkę. No bo tak trochę słabo, nie powiem. Nie wiem, jeżeli tutaj chodzi o podnoszenie kostki, zawsze możemy ją spróbować. Pytanie, czy możemy? Nie, super, nie ma dla nas hit... Ma hit... Okej, okay, ma takie hitboxy, że jej w ogóle przesunąć nie można. Czyli odpada opcja po prostu przesunięcie jej własnym ciałem. Tak, upewnijmy się. No nie taka opcja. Chodź. Nie, no nie. Ja tylko jedynie co odpowiada za ten czynnik resetowania się, no i to jest największy problem. No bo nie wiedząc co na to wpływa, za dużo zrobić nie mogę. Zaraz to spróbuję powtórzyć i wyłapać konkretny moment, kiedy to się zeruje. To jej się ciągle nalicza historia, bo czas leci do góry. Teraz ja schodzę z przycisku. Nie, chwila, przecież ja jestem... Okej, okay, za bardzo kombinuję. Okej, okay, tak to też można... Błach. Serio? No dobra, przynajmniej znaleźliśmy rozwiązanie. No ale no... Ten nasz pierwszy sposób, co prawda, niepotrzebnie zbyt skomplikowany, no ale też słuszny, zepsuty przez bug. No jest tak trochę szkoda z tego powodu, no ale... Nie wiem, to jest trochę niefajne, że jest wyłącznie jeden słuszny sposób dążenia do celu. No prawda, sobie niepotrzebnie to komplikuje, no ale... Już lepiej, żeby było... poprawne rozwiązanie na bardziej skomplikowany sposób, niż żeby gracz siedział kolejne kilkanaście minut, żeby znaleźć inne. Widzę, że pan robot już idealnie odkrywa, co nam chodzi po głowie. Z tą frustracją i w ogóle. Mamy bramkę dezintegracyjną. I w skanę potrzebujemy dwóch kostek. Dokładnie. No to się właściwie różni to od tej naszej wcześniejszej zagadki. To gdzie na tym utknęliśmy, mam wrażenie, że niczym.
teraz jesteś tutaj. Patrzę z tobą tu. Biorę ciebie. I cofam ciebie. No, come on! Co to są za hitboxy? Jeszcze raz. Teraz coraz bardziej zaczyna mi działać sunwave. Znaczy nie no, generalnie fajna jest, no ale właśnie... te bugi. Źle zrobione hitboxy, historia kosty, która... Okej, okay, teraz tuż przy krawędzi skacze. Generalnie no jest fajna, ale taka masa małych, drobnych, frustrujących błędów z błahych powodów. No w tym przypadku no to jest wyłącznie kwestia powtórzenia, no ale tamtym poprzednim jakbym nie pomyślał o tej kolejnej właściwości, no to mógłbym tam trochę czasu spędzić. No bo w każdym razie widzę, że lecimy przez te zagadki, ale już... powoli. Proszę o ciszę. Dziękuję. Już powoli czas kończyć ten film. Moje wrażenia z rozgrywki są całkiem przyjemne. Ja mi się podoba. Właśnie taka fajna alternatywa dla osób, które już przeszły poetala, ponieważ teraz mamy nieco inny typ myślenia z tymi zagadkami. Zamiast tworzyć poetale mamy bardziej cofanie się w czasie. Co poniekąd jest takie nawet w sumie trochę podobne. Ponieważ cofając jedną rzecz do innego miejsca, gdzie była w przeszłości, no to takie pseudopoetale, tylko że najpierw my musielibyśmy się tam jeszcze znaleźć. No zaprawdę właśnie te błędy, o których mówiłem, małe, praktycznie istotne, no ale jednak trochę frustrujące. No ale jednak na dłuższą metę nie będzie to jakoś psuło wyrażenia ze zgrywki, no przynajmniej jak dla mnie. Więc to jest moja opinia, dziękuję za uwagę, na razie.